Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym Miłowie i dzisiaj będziemy grać u alter ego Dona Lotario, który już niestety nie żyje w moim mieście od pewnego czasu, ale pamięć o nim trwa i istnieje w tym mieście pewien człowiek, który zarówno podejściem do kobiet, jak i podejściem do życia bardzo dorównuje swojemu ojcu i jest to jego syn Leon Lotario. Tak dla wyjaśnienia, Leon jest synem Dona i Niny Caliente. Leon niedawno wrócił z koledżu i tak naprawdę nie zdążyłam nim jeszcze w ogóle pograć, ponieważ prowadziłam go z domu rodzinnego i wprowadziłam go do takiej małej chałupki. Całkiem przytulny jest ten domek i bardzo fajny jest w środku, ponieważ jest urządzony na czarno-biało, a raczej na szaro-biało i ma bardzo fajny klimacik. Zresztą zaraz zobaczycie. Domek w środku prezentuje się w ten sposób. Wiem, że nie jest jeszcze super, ale sam klimat i sposób dobierania odcieni w tym domu jest bardzo zgodny z tym, co ja preferuję, czyli odcienie białego, szarego i czarnego. Tyle, że niestety Leon jest biedny, ponieważ się wyprowadził. Musi sobie zarobić, także nie wymagajmy zbyt wiele. Dobra, ty mógłbyś iść, młody człowieku, do pracy i właśnie po ciebie przyjechało auto, więc się bardzo dobrze składa. I na razie będziemy czekać, aż Leon nam wróci z pracy i mam nadzieję, że będzie awans. Liczę, że tak, ponieważ w sumie nic ci nie brakuje. Masz tylko wskaźnik nie do końca na zielono, ale liczę na awans, serio. Tak, jeszcze sąsiedzi do nas przyszli, nie wiem, gdzie oni mieszkają, ale na pewno nie są oni moimi sąsiadami. Oczywiście ich nie przyjmiemy, bo nie ma nas w domu, ale nawet jeżeli bylibyśmy w domu, to i tak bym ich nie przyjęła. Jakiś ham mi jeszcze przewrócił śmietnik, no nie wytrzymam. Kochanie, czy dostaniesz awans? Powiedz, że tak, w ogóle jakie fajne autko po ciebie już przyjeżdża. Jezus, ale super, Boże. Ej, to ja może szybko przerobię ten dom, zwykle tego nie robię na odcinku, ale w tym domu mi bardzo zależy i wydam troszkę pieniędzy i postaram się, żeby ten dom w miarę wyglądał bardziej funkcjonalnie. Dobra, pozmieniałam trochę rzeczy i wydaje mi się, że jest trochę lepiej, aczkolwiek nie miałam zbyt wielkiego pola do popisu, jeżeli chodzi o te pieniądze, ale spokojnie na wszystko przyjdzie czas i tak mi się wydaje, że dom jak na jego warunki wygląda całkiem spoko. I słuchajcie, żeby ten odcinek w ogóle nie był za krótki, bo grając jednym simem wiadomo jak to wygląda, czas bardzo szybko leci, to ja bym chciała, żeby Leon się wybrał na parcelę publiczną i trochę poromansował, albo ewentualnie zaprosił sobie jedną ze swoich kochanek do domu. I taki mam plan, że w tym odcinku Diana przyłapie Leona na zdradzie. I tu się zacznie nowy wątek, taki, że Diana zda sobie sprawę z tego, jaki Leon jest w ogóle okropny, jaki on jest zwyrol i że ona nie chce z nim w ogóle wiązać przyszłości, ona w ogóle bardzo go kochała, ale jednak no nic z tego nie wypali, no i ona po prostu zrozumie, że zakochanie się w nim to był ogromny błąd. O tak, o wilku mowa właśnie, a kto to nam zadzwonił? Ej, ona cię zaprasza na downtown. Ej, w sumie to możemy sobie skoczyć. Nie mam nic przeciwko. Ej, to chodźmy na ten downtown, w sumie nie zaszkodzi. Akurat chciałam wydłużyć odcinek, co prawda zamierzałam poromansować z inną kobietą, z tą właśnie, ale no skoro ta Diana zadzwoniła, no to skorzystajmy z okazji i pójdźmy. Zapraszam was na przygodę życia. O, to jest jakiś klub muzyczny. Ej, w sumie spoko, tylko coś czuję, że nam się będzie tutaj zacinać to. Diana, jak ty pięknie wyglądasz, kochanie, Boże. O, ej, twoja mama tu jeszcze jest. Twój szwagier i twoja mama. Ej, co to w ogóle za zebranie rodzinne jakieś? Co to się stało? Weź się tam sobie trochę spędźcie czasu razem. W ogóle chciałbyś slow dance with Sim. Czy ty możesz potańczyć z nią? Slow dance? O, jak słodko. Ej, oni są cudowną parą. Co by nie mówić, on nie jest dobrym człowiekiem, ale no parą to oni są piękną. I zobaczcie, jaka ta interakcja jest słodka. Ja nie wytrzymam. Tymczasem matka stojąca obok. No niezręcznie, trochę niezręcznie. O, chyba jest szczęśliwa, że jej synuś w końcu się ogarnął. Ej, ty chciałbyś w ogóle barabara z nią zrobić? Czy wy macie w ogóle gdzie to zrobić? W sumie to nie wiem. Jest tu jakaś winda na przykład? No nie, no nie da się właśnie, ja nie wiem, kurde. Ja ci ogólnie to obiecam, może się akurat uda to zrobić, ale no zobaczymy. Ty byś chciał... Put your hand on my shoulders, hold me in your arms, baby. Simsy 2 mają tyle pięknych interakcji, Boże. Weźcie w sumie wróćcie na chatę może, co wy tak będziecie tutaj stać sobie, bez sensu. Za bardzo mi się w ogóle ścina ta parcela, bo mam tu tutaj za dużo ludzi i dlatego dobrze będzie w ogóle iść do domu i zrobić tam barabara. Oczywiście, że... Ej, dlaczego James też się tutaj jest? Ej, ej, a on co tu robi? Ej, nie no, Jamesa nie zapraszałam, ej, Aleksander też? Ej, czemu oni wszyscy są razem w jakiejś grupie? Ja tego nie chciałam! Ja nie wierzę. Okej, fajna randka w takim razie.
Dobra, czekamy teraz, aż stary wróci. Musimy poczekać 3 godziny niestety. I martwi mnie fakt, że tam będzie z nim tyle osób. Ja myślałam, że oni sami tutaj pojadą. A tu się okaże, że przyjdzie jeszcze jego szwagier, jakiś randomowy Aleksander Ćwir plus jego teściowa. W ogóle, co to za połączenie? A nie, jest u mnie teściowa matka, jest przecież Nina. Boże, co ja gadam? No i dobra, przyjeżdżacie. I wy przyjeżdżacie wszyscy razem, rozumiem. Co się tu dzieje w ogóle? Dobra, chodź tutaj odprężcie. Wam nie przeszkadza to, że tutaj tyle ludzi jest. Was interesuje fakt, że wy chcecie Barabara i mnie nie obchodzi, że inni tutaj są w ogóle. Czy wy możecie w ogóle stąd wyjść? Ej, dlaczego wy wszyscy mi machacie? Ja tylko chciałam Barabara, aby tutaj nagle przyszliście popatrzeć, czy co? Ask to join. Ej, bo tak przy matce to trochę lipa, nie? Matka wyszła, to już nie jest tak niezręcznie, ale jest szwagier. Dobra, nieważne. Nieważne, robimy uchu. Nie obchodzi mnie, że wy tu wszyscy siedzicie ogólnie. Proszę stąd wyjść, dziękuję. Proszę stąd wyjść! Dzięki. No, James! Boże, ale niezręcznie. Matko jedyna. Mamusiu, przepraszam, że musiałaś na to patrzeć. Czy ty możesz się z nimi pożegnać, proszę, bo mi jest strasznie niezręcznie w ogóle. Weź się pożegnać ze wszystkimi, nie chcę tych ludzi tutaj. Chcę, żeby oni stąd wyszli w ogóle. Tak, wykąpiesz się i słuchaj. Potrzebujesz na jutro, a ty masz w ogóle wolne przez 2 dni. Ej, no super. Jezu, ale lipa w ogóle, że ty masz teraz wolne. No i nie będziemy mieć awansu już. Jesus Maria. Ej, ja nie wiem, co będę robić. Będziemy romansować chyba. Będziemy zdobywać umiejętności. Ewentualnie będziemy malować obrazy, żeby coś zarobić. To jest chyba jeden z lepszych pomysłów, jaki mi przyszedł do głowy. To maluj jakiś obraz i będziesz sobie na razie zarabiał na malowaniu tych obrazów i przy okazji zdobędziesz sobie punkty kreatywności. Ej, ale tu jest chillowa rozgrywka. Gramy sobie jedynym Leonem. W sumie jakby trochę był bogatszy, to bym mu wzięła jakieś zwierzątko, ale nie chcę na razie się pakować. Chociaż w sumie jakiś zwierzak mógłby mu pomóc w zarobieniu pieniędzy. Moglibyśmy go do pracy na przykład wysłać. Ej, to może byśmy zaadoptowali kogoś, tylko że mamy mało pieniędzy. I na adopcję zwierzaka to nam trochę chyba brakuje, więc może najpierw uzbieramy przez malowanie obrazów, a potem zaadoptujemy jakiegoś zwierzaka. I może zaadoptujemy pieska, bo w Miłowie mam duży w ogóle przyrost kotów, ponieważ zrobiłam hodowlę kiedyś właśnie u Diany, czyli u twojej jednej z kochanek są właśnie kotki. Więc może u ciebie niech będzie piesek. Może u ciebie w ogóle zrobię hodowlę piesków. Zobaczymy. Ej, dobra. Ogólnie to może byś poszedł już spać w sumie. I będziemy się widzieć rano, jak Leon trochę się prześpi. Ogarniemy go i będzie dalej malował nam obrazy. Halo, dzień dobry. Wstajemy. Proszę sobie ugotować jakieś jedzonko i najpierw pójść jeszcze do kibelka. Ty możesz w ogóle, umiesz gotować cokolwiek? Ej, dobra. Coś umiesz. Jednak nie jesteś taką pierdołą życiową, także coś ogarniasz. Zrób sobie na przykład tosty. Nie, nie rób jogi, Boże, co ja tu kliknęłam w ogóle, Boże święty, no i tak, i dupa. Ej, ja totalnie przypadkowo kliknęłam robienie tej jogi, w ogóle co ja zrobiłam, to ja nie wiem. Ej, co to było, czemu ja to kliknęłam tak randomowo? To posprzątaj to tutaj, zrób sobie od nowa te tosty, tylko tym razem zrób to normalnie, błagam. Zeżryj sobie tosty. O, twój braciszek młody dzwoni, Christopher. Ciekawe, co u niego tam słychać. No opowiadaj, braciszku, co słychać. No pogadaj trochę z nim, bo masz social sobie tak dopełnisz do końca przynajmniej. I później będziesz malował obraz. I tu jest jakiś pieseczek. Ale zanim ja oswoję tego zwierzaka, to będzie ciężko. Wolałabym adoptować ogólnie. Maluj ten obraz dalej. Za niego zbyt wiele nie zarobisz, ale jestem myśli dobrej, że uda nam się w miarę ogarnąć te pieniądze, a jak nie, to się w ogóle coś sprzeda, jeśli adoptuję tego psa, bo ja bym go chciała w ogóle adoptować dzisiaj. W ogóle zerknijmy, jak to wygląda cenowo z adopcją, bo to jest w ogóle kluczowa sprawa, jak to wygląda pieniężnie. Ej, jest jakiś piesek mały za 399, tylko że one nie będą mogły iść na razie do pracy. To jest problem. A takie większe pieski są już droższe. 4000 za psa? Nie no, w realnym życiu też są takie drogie psy niektóre, więc nawet się nie śmieję. Ej, to weźmy może małego pieseczka. Jest agresywny, to nie jest agresywnego. Ten jest w miarę schludny, niezależny. Ten jest tutaj... Dobra, to tego weźmiemy może. Nazywa się Max. Zostawmy w sumie mu to imię Max. Jest fajne. I byśmy zaadoptowali tego pieseczka. Jezus, ale się jaram, że będziemy mieć pieseczka. Jak super w ogóle. Co prawda, nie będzie on mógł od razu nam przynieść dochodu, bo nie będziemy mogli go wysłać do pracy. No i też będzie miał towarzystwo. Nasz Leon, tak? Jezus, jaki maluszki! Będziesz właśnie pierwszym pieskiem, który będzie rozmnażał inne pieski w Miłowie. Jak się z tym czujesz? Ej, super, Boże, ale się cieszę z tego pieska. Normalnie jakbym miała go w realnym życiu. Boże, jaki misiaczek! Ojeju! Ja się nie mogę przestać zachwycać tą interakcją, to jest coś pięknego. Ej, dobra, co jak co, ale musimy kupić temu psu jakieś w ogóle rzeczy do domu i weź może na razie w ogóle pójść z nim, możesz na jakiś spacer z tym psem? W sumie ty na razie nie możesz, dobra, jest za mały. Tutaj proszę się z nim pobawić, a ja w tym czasie kupię jakieś rzeczy dla tego psa. No i teraz piesek ma co robić, nie? Jezus, ale super, że tutaj będzie ktoś poza tym Leonem, kim będę się musiała zająć, bo fajnie się gra jedną osobą, ale
jest troszeczkę tak nudno, w sensie na odcinku, bo odcinek bardzo szybko w ogóle schodzi i no i już mamy 16:05 i szybko się bardzo gra, no i zaraz będzie drugi dzień przegrany i zostanie tylko jeden. Pobaw się z nim, poprzytulaj go oczywiście. Dobra, zaraz się ten pies, w ogóle weź tego psa na ręce może, bo on nie będzie mógł wejść po schodach w ogóle ten pies przecież chyba. Połóż i napełnij mu może jeszcze miskę. E nie, to z tym się zepsuły w ogóle, wytyfy. Piesek na razie nie jest głodny, ale napełnij mu miseczkę, żeby miał co jeść. To z tym posprzątamy. Pójdziesz się wykąpać, potem pójdziesz wziąć... Czemu mi tu czekasz? Czy on nie może wejść na to legowisko? Czy ono jest jakoś tyłem postawione? Czy jak ja to zrobiłam w ogóle? Możesz wejść teraz? A, dobra, źle postawiłam to legowisko, okej, wszystko jasne. Dobra, słuchaj, dzisiaj masz taki plan, że malujesz dalej obrazy i postarasz się zarobić na cokolwiek, bo w ogóle chyba rachunki nam dzisiaj przyszły, bo jest wtorek, tak. Fantastycznie, ciekawe jakie drogie te rachunki. No i dobra, ile? 470, no... Powiem tak, nie stać nas, ale może niedługo nas będzie stać. Jutro też znowu wolne, to mi bardzo przeszkadza, że akurat masz teraz to wolne i nie masz szansy na awans, ale chociaż te obrazy możemy robić, no bo co innego nam pozostało. Boże, ale tu ciemno w tym domu, muszę pozapalać te światła, bo nic nie widzę. Malujesz te obrazy, jest w miarę spoko, jakoś sobie tam radzimy. W sumie ciężko sobie nie radzić w rodzinie jednoosobowej. Ten obraz pewnie ogólnie będzie głównowarty, tak obstawiam. No ale cóż, chociaż będą jakieś pieniądze zawsze, nie? Coraz lepiej będziesz malował, z każdym obrazem będzie coraz lepiej, słuchaj. Dobra, ile to jest warte? 21, no. Tak myślałam, że za dobrze to tu nie będzie. Dobra, malujemy teraz jakiś still life. Tylko nie wiem, co możemy namalować w sumie. Namaluj se kwiatka i telewizor. To jest martwa natura, tak zwana. O, a potem możemy namalować jeszcze twojego pieska, ale może namalujemy go jak urośnie, bo on jest taki malusi, że w ogóle jego ciężko będzie namalować. Ej, potem musimy w ogóle temu Maxowi w późniejszym etapie, to już ja to zrobię, bo to będzie poza nagrywkami, będę musiała adoptować jakiegoś innego pieska, żeby miał się z kim bawić i żeby potem były małe pieseczki. Ale oczywiście jak nas będzie finansowo na to stać, bo to jest podstawa. Dobra, ja ci obiecam w ogóle tą kreatywność, żebyś się nauczył. Myślę, że się zaraz powinieneś już tej kreatywności nauczyć. Nie nauczyłeś się, bo jesteś głodny. Okej, rozumiem, więc zrobimy jakieś jedzonko, spaghetti, tylko błagam cię, nie spal tego, proszę. Czemu tu robisz? Jezus Maria, miałeś dwa blaty wolne, człowieku, dlaczego tu? Jezus, nie ogarniam. Nie ogarniam tych Simsów w ogóle, nie czaję tego. Tutaj sobie posprzątaj po tym piesku i potem dokończ ten obrazek, bo ja bym chciała, żebyś się nauczył tej kreatywności, żeby ci się marzenie spełniło. A już ci mało brakuje ogólnie. O, tak, spełniło nam się. Pocałujemy naszego pieseczka na dobranoc i wtedy możemy iść spać. Praise for eating pet food. Tak, za to możemy cię pochwalić. Dobra, pobaw się trochę z nim, żeby nie czuł się samotny. I później idziemy spać. I widzimy się, moi drodzy, rano. Dobra, wstajemy już poranek, typowo łazienka z rana. Później sobie zjesz swoje spaghetti, które wczoraj ugotowałeś. Potem myślę, że będziesz dalej malował obraz, a później zaprosimy sobie do nas tą panią uroczą, Monę, którą poznałeś w koledżu i romansowałeś tuż pod nosem swojej drugiej kobiety, czyli Diany. W ogóle on miał jeszcze trzecią kobietę, tylko że ona jest nastolatką i już nie są razem. Tak, on w ogóle był zakochany w niej, to była jego trzecia kobieta, ale ona jest nastolatką i stwierdziłam, że jej nie będę dorastała, bo w sumie to po co? I na razie ma dwie kobiety. Także i tak ma mniejszy polot od swojego ojca i trochę mu nie dorównuje. Ale jak wiadomo, mówiłam, że Leon przejdzie ogromną zmianę po tym, jak Diana go odrzuci, ale oczywiście wszystko w swoim czasie. Dobra, odbierz ten telefon, bo nie wiem, kto to dzwoni. Zobaczymy, może jedna z twoich kobiet. Twój brat znowu. Dobra, z nimi się nie chce gadać. Sorry, ale nie potrzebuję towarzystwa. Co ty masz z tym blatem, powiedz mi? Dlaczego pokładasz tu? Musisz iść naokoło, żeby tam położyć, a tu masz pod nosem, człowieku. Jezus, naprawdę, ja nie ogarniam tego. Posprzątasz te talerze, tutaj ogarniesz sobie to, potem pomalujesz sobie obraz. Czy z pieskiem wszystko jest w porządku? Tak, piesek ma wszystkiego pod nosem. Tutaj ma jeszcze jedzenie, więc spoko. Za ile w ogóle ten piesek urośnie? Za 5 dni, kurde, myślałam, że tak jakoś za 4 albo za 3, ale jednak nie. Pomaluj chwilę ten obraz, potem zaprosimy Monę i myślę, że później zrobimy tak, że modem przywołamy Dianę i po prostu uznamy, że ona przypadkiem chciała go odwiedzić, ale on się tego nie spodziewał i był akurat w domu z kochanką. I taki właśnie będzie zamysł tej fabuły, że to będzie wszystko przypadkiem, ale jednak będzie za pomocą modów mimo wszystko. Jak ci ten obraz idzie, powiedz mi? No, całkiem spoko, ale myślę, że długo to będziesz malował chyba. Okej. Skończyłeś, fantastycznie, za ile to możemy sprzedać w ogóle? Za 42, ej, spoko. Dobra, weź zadzwoń po tą Monę, zaprosimy ją do nas na małe co nieco. A w ogóle ta Mona, którą zapraszamy, to ona romansowała z tą maskotką w koledżu i on w ogóle ją przyłapał na tym, gdzieś ma tutaj to we wspomnieniach, poczekajcie, że on ją przyłapał na zdradzie. Tak, że Mona romansowała z tą maskotką i on potem co? A, i on się bił z tą maskotką i przegrał dwa razy. Co za mięczak. No to było bardzo ciekawe przeżycie ogólnie w koledżu. No tam się ogólnie dużo ciekawych rzeczy w tym koledżu działo. Dobra, weź tutaj jeszcze ucałuj pieska, albo daj mu przekąskę, póki nie ma twojej kobiety jeszcze. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa.
Blondynka z brązowymi oczami. No, Mona, jesteś naprawdę całkiem w porządku. Idźcie sobie na kanapę, żeby to wyglądało tak fajnie tematycznie. I wy się tu będziecie całować. Ty ją zaprosisz, żeby ona do ciebie dołączyła. Zapraszam cię tu serdecznie. No, czy ty możesz nie wstawać z tej kanapy, jeżeli ja cię o to proszę? Dzięki. Obejmij ją. O, tak. Dobra. I teraz kolejkujemy wam dużo rzeczy, żebyście się tutaj potężnie tak całowali i tak dalej. Teraz robimy tutaj taką rzecz, że robimy przywoływaczem. Przywoływujemy pewną osobę. Boże. Poczekajcie. Dreamer. Diana. Okej, okay, mamy Diankę. Super, Dianka. I teraz ty. Czekam, aż ich zobaczysz po prostu. Ona się już zbliża do środka. Ona powoli zmierza do środka. Boże, Diana. Wejdź, zobacz to, proszę cię. Tak, tak, Jezus. No, możesz wejść do środka? No, Diana. No, ej, ona przeszła obojętnie. Czajcie w ogóle bazę? Przejdź tędy, zobacz to. Zobacz, że oni się całują na twoich oczach, przy tobie, a ty masz z nim dziecko. Boże, no czemu ona się nie może ruszyć? Jest 18, ja powinnam zaraz odcinek już kończyć. Ja tutaj takie rzeczy się dzieją. Ja bym nie chciała, żebyś ty była sterowana przeze mnie. Chciałabym, żebyś to zrobiła sama autonomicznie, ale chyba zaraz będę musiała tak zrobić. Dobra, słuchajcie, to nie ma sensu. Ja muszę zrobić make selectable i w ogóle, żeby ona tutaj podeszła. Chodź tutaj, podejdź. Weź tego psa z... Oj, okej, okay. Dzieje się! Jakie przyspieszenie to było! I teraz ogólnie jest grubo, nie? Teraz jest grubo, teraz się będzie działa akcja życia. Ta jaka zadowolona siedzi, łe! Tymczasem Diana, ty z wyrolu! Grubo się stanęło ogólnie. Czekałam na ten moment... Teraz ogląda telewizję, jak gdyby nigdy nic. Nie no, kocham Simsy. Kocham to po prostu, nie no, złoto. I teraz tak, ty wyjdziesz, tutaj Diana sama, znaczy ja cię pożegnam, ale ty wyjdziesz. W ogóle uznajmy, że ona sama wyszła, nie? Ty zdajesz sobie sprawę, że źle zrobiłeś i ty urywasz teraz nagle wszystkie kontakty z nią i mówisz jej, że to jest w ogóle koniec. To znaczy, nie wiem, czekajcie, no, nie da się powiedzieć, że to jest koniec, trzeba się po prostu pokłócić i tyle. Ale ja to potem zrobię modem, chciałam, żeby to było tak symbolicznie tylko, żeby on powiedział jej, że... Słuchaj, to koniec, my nie będziemy już razem. Ja zrozumiałem swój błąd, ja mam dziecko, ja się chcę ustabilizować i w ogóle. A ona, weź, co ty pisz, te głupoty, weź, no zgłupiałeś, człowieku. No i tak, i on ogólnie gada całkiem serio, on nagle po prostu się odmienił i on nie chce z nią być. Chce, żeby ona w ogóle stąd wyszła i się z nią tam żegna, no całują się oczywiście, ale dobra, coś do tego nie było. Udajmy, że tego nie było. I tak to właśnie jest z Leonem, że on teraz nagle postanowi się ogarnąć życiowo. Boże, Kamina w ogóle. I on przejdzie nagłą przemianę wewnętrzną i stwierdzi, że jednak chce być dobrym ojcem, dobrym mężem i chce mieć jedną kobietę na całe życie, bo tak mu zależy na Dianie, że on nie wyobraża sobie być nikim innym. Tak, tak się właśnie prezentuje fabuła. Także co, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!